Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i jestem troszeczkę zmęczony tryhardowaniem, ponieważ wbiłem sobie wszystkie skiny z karnetu na maksa i rano będziecie mieli z tego odcinek. A to jest nowe sprawdź zanim kupisz, czyli skin, który się nazywa Marino. I do Marino jest zbierak Świeże Cięcie. Świeże Cięcie jest za... ile? Za 500, Marino jest za 1200 z plecakiem takim banankowym. Wszystko mamy w szafce, okej. W takim razie lecimy sobie szybko na placyk zabaw. Bez dobierania, dziękuję bardzo. Nie wiem czemu to się automatycznie ustawia z dobieraniem. Niestety jeszcze nie ma do odebrania skina, który się nazywa Iconic, czy Iconic z Galaxii. Czekamy cały czas na to, żeby nagrać odcinek. Mam nadzieję, że podobał się rano vlog z Ninja. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam was. Dzisiaj rano o 6 wrzuciłem filmik z vloga. Pierwszy mój vlog na kanale, więc chyba trzeba zobaczyć. Wydaje mi się, że spoko. I kolejna sprawa to jest taka, że odpaczę w sklepie. Prawda? Jeżeli kupujecie skiny i chcecie mnie wesprzeć, wpiszcie kod Paczol w sklepie. I pamiętajcie, że dalej trwa konkurs na marzec. Czyli jeżeli wpiszecie kod Paczol w sklepie, zrobicie screena i wyślecie na kod Paczol w sklepie marzec na Discordzie, to będziecie brani pod uwagę do konkursu. Niedługo pokażę wam, jakie są nagrody w tym konkursie. Dlatego wydaje mi się, że warto. Nawet jeżeli nie chcecie mnie wspierać, to zawsze możecie coś wygrać, prawda? Chyba, że nie macie kogo wspierać, to zawsze możecie coś wygrać. Dlatego polecam wspierać. Dobra, bierzemy sobie bronię, zobaczmy sobie co i jak. Pamiętajcie, że zostawić chyba łapkę w górę dzwona, ponieważ jak zostawicie, to podobno będzie sprawdzenie kupisz z każdych skinów już jakie wyjdą, nawet jak będą najgorsze. Więc pamiętajcie. Dobra, skin. Wydaje mi się, że ma bardzo fajny kolor. Taki trochę pancerzyk z koszulką. Bardzo mi się podoba. Czapeczka spoko, chociaż nie z tym backblingiem. Ja bym dał oczywiście katanę, jak wiecie. Skin taki, wiecie, tryhardowy. Jest to jakaś przeróbka Bambi. Nie ma lotni na placu zabaw? Chyba nie ma. Jest to jakaś przeróbka Bambika. W fajnych kolorach. Bardzo fajne kolory. Za 1200 wydaje mi się, że się opłaca. Do tego mamy zbierak, zaraz zobaczymy jaki. I zobaczmy, czy te automaty też są darmowe tutaj takie, żeby znikają. Ta, znikają. Znikają. Masakra. Na placu zabaw nie powinny znikać automaty. Dobra, zbierak. Gdy wyciągamy, takie delikatne echo w stawkach czuć. Jak bijemy, też echo. Chociaż zbierak jest ładny, taka maczeta, powiedzmy. Tak, nie, właśnie maczeta to inaczej, przepraszam, taki toporek. Toporek, taki typowy survivalowy toporek. Bardzo mi się podoba, powiem wam szczerze. Rozdziałka Full HD, na takiej wam nagrywam, ponieważ większość z was na takiej gra. Dlatego nie chcę wam tutaj narzucać moje rozdziałki. Zawsze gram na 1600 na 1080. Dobra. Kończymy? Nie, jeszcze chodźcie do backblingów. Wielu z was czeka na backblingi. Ten backbling od niego jest taki średni, jak za pakiet startowy. Niedługo powinien być pakiet startowy, dlatego też na moim kanale będzie konkurs na pakiet startowy. Dlatego czekajcie na parę pakietów. Okej, okay. Backblingi. Pokażę wam tego backblinga. Ten backbling. Złote skrzydła Luxi. Lux. Full pirat. Taki ma backbling. Czarna tarcza. Bardzo ładnie pasuje. Katana idealnie pasuje według mnie. Te backblingi no tak będą już średnie. Ale powiem wam szczerze, że naprawdę troszeczkę się natryhardowałem w tym sezonie. Level mam już prawie 70. I nie będę brał wyścigu tutaj, że tak powiem, nie będę tutaj brał udziału w wyścigu szczurów, czyli nie będę tryhardował ostatniego levelu na siłę. Będziemy raczej grać tryhard taki, żeby potrenować do następnych turniej, ponieważ ten turniej z Ninją bardzo nas zmotywował z Beznickosem i chcemy naprawdę potrenować do następnych i tego Hopka zabić, bo Hopek to chyba wszystko tam wygrał. Hopka, Evila najbardziej bym chciał też zabić. No, wiecie jak to jest. Trochę mi jeszcze brakuje do nich, właściwie bardzo dużo. Ale jak widzicie, coraz więcej trenuję, coraz lepiej mi to wychodzi. I naprawdę te gry są coraz lepsze. Dlatego mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki. I mam nadzieję, że będziecie trzymać cały czas za te kciuki za mnie. No, te backblingi takie spoko, powiedzmy. Nie będę wszystkich pokazywał oczywiście, bo to byśmy stracili na tym 40 lat. Ale kataneczka do tego. Piękna. Piękna. Naprawdę, ten
Ten z kataną to ktośik. Dużo osób pytało, skąd jest ten zbierak. Ten zbierak jest od Lux. Albo Luxi, nie wiem jak to czytać. Za setny level karnetu wystarczy przejść 500 osób, ma się zbierak. Okej, ja się z wami żegnam, pamiętajcie o sobie, łapce w górę i dzwoneczku i komentarzu. I jak wam się podobał ten Ninja Night Shift w moim wykonaniu, bo tam jest ten vlog, pamiętajcie, że tam wbić. I kod patrzę w sklepie. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam. Narka.